Do najważniejszego egzaminu dojrzałości 4 maja przystąpiło blisko 800 absolwentów z 11 szkół średnich z powiatu tczewskiego. Maturalne zmagania zakończą się 27 maja. Edukacyjna i zawodowa przyszłość tegorocznych maturzystów w dużej mierze zależeć będzie od wyników egzaminu dojrzałości, do którego przystąpiło blisko 800 abiturientów z powiatu tczewskiego. Podobnie jak ich koledzy i koleżanki z innych polskich szkół, zmagania rozpoczęli o godzinie 9 z języka polskiego. O przygotowaniach do matury i ewentualnych przyszłych planach rozmawialiśmy z Magdaleną, Michałem i Grzegorzem, uczniami tczewskiego zespołu szkół technicznych imienia komandora Antoniego Garnuszewskiego. Przygotowałam się do tegorocznej matury od wakacji. Robiłam mnóstwo zadań, robiłam matury, robiłam wszystkie matury od 2005 roku. Kupiłam różne zbiory zadań. Jestem dobrze przygotowana. Jeżeli chodzi o moje plany, to jest prawo kanoniczne na KUL-u i mam nadzieję, że mi się uda. Nauczyłem się w szkole przede wszystkim. Tutaj mnie dobrze przygotowała. A jakieś, już masz wykrystalizowane plany co do przyszłości swojej? Jaką szkołę jeszcze wybierzesz? Jeszcze nie wiem. Wciąż myślę. Do matury nie przygotowywałem się dużo. Czyli cały czas uczyłeś się? Czasami tam, z godzinę dziennie. Ale myślisz, że podejmiesz jakieś studia, czy może praca, czy wypoczynek na razie? Jeszcze nie wiem. Na razie rok wypoczynku, a potem zobaczymy. Czy poza tradycyjnym przygotowywaniem się do egzaminu dojrzałości młodzież zaopatrzyła się w amulety lub inne magiczne bibeloty, mające przynieść jej powodzenie? Jestem bardziej taką racjonalistką, więc myślę, że będzie dobrze po prostu. Ale masz jakąś tam maskotkę jeszcze oprócz tych czerwonych budzików? Nie. Nie, raczej nie. Jakąś maskotkę, która ma ci przynieść szczęście? Nie. Tczewski mechanik to przykład szkoły, którą w większości wybierają chłopcy, ale są też w niej dziewczęta. No, w szkole jest aż 20 dziewcząt na 460 kilku uczniów, więc cieszymy się z tego, bo zaczynaliśmy kilka lat temu od 4 dziewcząt w szkole. Technik pojazdów samochodowych na przykład, patrzmy, są dziewczęta na tym kierunku, może dziwne. Jest duże zainteresowanie dziewcząt kierunkiem cyfrowe procesy graficzne, tam ta umiejętność takiego estetycznego spojrzenia na świat, umiejętność zapisania tego w sposób graficzny, no, predysponuje jak gdyby kobiety do takich działań, bym powiedział. Nie na to przychodzę. Dlaczego na tę szkołę zdecydowała się tegoroczna maturzystka Magdalena Miłoszewicz? Wybrałam tę szkołę, ponieważ uważam, że grafika to jest jeden z bardzo ciekawych działów i za pomocą grafiki mogę wiele rzeczy realizować i też pomóc ludzkości za pomocą różnych reklam czy po prostu grafiki. Maturalna sesja egzaminacyjna potrwa kilka tygodni. Czy tczewski mechanik logistycznie jest do niej przygotowany i czy obligatoryjny termin tegorocznych matur pokrywa się w tej placówce? To znaczy, szkoły mają obowiązek już do 4 marca zorganizować sobie pracę w tym czasie, jeżeli chodzi o egzaminy maturalne. No, nam udało się tak zorganizować egzaminy i część pisemną. No, część pisemna jest obligatoryjna, więc na to wpływu na te terminy nie mamy. Natomiast część ustna w ten sposób, że do 19 maja będziemy mieli egzaminy maturalne zakończone w naszej szkole. Także logistycznie jest to duże przedsięwzięcie. Dzisiaj zdajemy egzamin maturalny z języka polskiego w 7 salach lekcyjnych. No, troszeczkę trzeba się dość mocno zorganizować, no ale jak widzimy, zajęcia są odwołane, młodzież została w domu, tylko maturzystów dzisiaj gościmy w szkole. Ilu abiturientów w Pana placówce przystępuje do matury? No, w tym roku tegorocznych 52, natomiast z lat ubiegłych 15 w różnych przedmiotach. Także nie przychodzą jak gdyby 15 osób dzisiaj, tylko ktoś tam zdaje polski, ktoś tam matematykę, ktoś języki obce, zależnie, ktoś sobie podwyższa wynik z różnych tam przedmiotów. Także jest to około 15 osób. No, z kilku, nawet dość daleko, sprzed kilku lat absolwenci przychodzą, przyjeżdżają za granicę, poprawiają sobie wyniki, próbują zdać maturę. Często dużym powodzeniem. Przypomnijmy, że egzamin maturalny dla absolwentów szkół średnich, którzy uzyskali zgodę dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej na zdawanie matury w terminie dodatkowym, zaplanowano od 1 do 17 czerwca, zaś sesja poprawkowa dla osób, które nie zaliczą egzaminu z jednego tylko przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej, odbędzie się w dniach 23-26 sierpnia. Świadectwa dojrzałości zostaną rozdane w szkołach 5 lipca. Wszystkim zdającym życzymy połamania piór.